Bohaterem dzisiejszej audycji na historycznej wokandzie jest Wincenty Witos. Co prawda jest to postać ze Spiżu, postać godna pięknego pomnika, zresztą cały naród buduje pomnik Wincentego Witosa, ale w naszej audycji nie ma świętości. Każdego krytykujemy i każdego chwalimy. Oskarżać Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera rządów Polski Niepodległej, będzie dr Janusz Osica z Uniwersytetu Warszawskiego, a bronić docent dr Stanisław Lato, również z Uniwersytetu Warszawskiego. W moim przekonaniu Witos zasługuje na pomnik ze Spiżu, natomiast warto, by ta postać, by ta sylwetka miała więcej cech ludzkich. Człowiekowi w Spiżu niewygodniej, myślę, że nie do twarzy. Otóż jeśli pan redaktor powiedział, że będę oskarżał Witosa, ja będę walczył tylko o to, by właśnie zachowując mu prawo do pomnika ze Spiżu, tę samą postać uczłowieczyć trochę. Był to polityk, który miał na swoim sumieniu wiele działań. Działając, mógł popełniać błędy, działając równocześnie zasłużył sobie na ten pomnik. Generalnym moim zarzutem jest to, zresztą to się potwierdza w psychologii działania władzy i emeryturze po władzy, że łatwo jest być liberałem, radykałem, kiedy się nie rządzi. Natomiast kiedy się rządzi, jakoś tego liberalizmu, radykalizmu i postępowości nie widać. Witos jest klasyczną ilustracją tej prostej, powiedziałbym, truistycznej prawdy psychologicznej. Więc podobno, tak niedawno stwierdził w rozmowie ze mną jeden z przedwojennych działaczy lewicowych, że drugi rząd Wincentego Witosa uchodził za najbardziej skompromitowany rząd w dziejach całej II Rzeczypospolitej. No, trudno się z takim stwierdzeniem zgodzić w sposób jednoznaczny. Nie wiem, co ten działacz miał na myśli, czy sojusz z Endecją, czy program tego rządu, czy dokonania tego rządu. Okres drugiego gabinetu był bardzo skomplikowany. Ja sądzę, że ten działacz na pewno miał na uwadze, bo to jest teza bardzo rozpowszechniona i w literaturze, i w społecznym obiegu, to, że Witos poszedł na współpracę z prawicą w 23 roku. Ze skrajną prawicą. Ze skrajną prawicą, zgoda. Że w tym okresie doszło do wybuchu powstania krakowskiego, były strajki w Tarnowie, w Borysławiu i rzeczywiście obraz rysuje się niekorzystny. Natomiast można popatrzeć, i to obiektywnie, na taką sytuację, jaka wówczas obowiązywała w polskim parlamentaryzmie. Jakie możliwości miał Witos w tym okresie? Jedną, w ogóle nie tworzyć rządu. Drugą, utworzyć rząd tylko mógł właśnie z prawicą. Ponieważ buchalteria wyborcza z 22 roku wykazuje, że prawica miała 169 mandatów, centrum miało 150 kilka, czyli dysponowali większością. Nie było możliwe stworzenia rządu centrolewicowego, ponieważ lewica nie dysponowała większością, która by mogła utworzyć rząd. Więc ta buchalteria wskazuje, że jeśli Witos jako wybitny polityk dla dobra państwa utworzył ten gabinet, to kierował się nie jakąś ambicją dla zaspokojenia swoich aspiracji politycznych, tylko po prostu jako mąż stanu traktował utworzenie tego rządu jak gdyby jako posłannictwo dziejowe chłopów, a może i osobistą jak gdyby satysfakcję, aby się wykazać w tej sytuacji jakimś opracowaniem rzeczowego programu państwowego. Witos objął schedę po Sikorskim. Sikorski został premierem po zabójstwie Narutowicza w określonej atmosferze politycznej. Jego rząd w ocenie historycznej był bardzo słaby. W związku z tym dojrzała myśl wśród stronic centrowo-prawicowych, aby przystąpić do utworzenia stabilnego rządu o określonym programie społecznym, narodowym i państwowym. A gdybym ja był prokuratorem, panie docencie, to bym powiedział tak, że Witos za wszelką cenę chciał być przy władzy i wyznawał zasadę kumać się nawet z diabłem, byle tylko rządzić. Panie redaktorze, ten zarzut postawił Witosowi właśnie Tugut. W dyskusji 1 czerwca 23 roku po expose rządowym w Sejmie Tugut powiedział, że Witos miał, nie mogę tu cytować, ale omówieniowo chyba postaram się oddać istotę zarzutów Witosa. Powiedział, że Witos został chłopskim Hamletem, który zastąpił szlachetkę Hamleta, że mógł być wielkim przywódcą ruchu ludowego, skusił go jednak miraż władzy. Mógł być wielkim chłopem, został wobec tego wielkim szlachcicem. Stanisław Tugut, działacz PSL.
PSL, wyzwolenie. To zgodnie z konwencją, o której pan mówił. Najostrzejsze ataki właśnie z lewicy, właśnie ze strony wyzwolenia. Ale dodajmy jedno. Może niewielu o tym pamięta, że to przecież Witos był jednym z tych, który również krytykował parlamentaryzm. Jego krytyka, kształt jego krytyki parlamentaryzmu, przypomnijmy, wydano w 1926 roku jego broszurę Czasy i ludzie, była w istocie rzeczy bardzo zbieżna, o czym nie zawsze się pamięta, z tym kształtem krytyki parlamentaryzmu, z którym wyszedł na ulicę, i to niestety z wojskiem, Józef Piłsudski. Więc jeszcze może, żeby bardziej skomplikować całe zagadnienie, żeby panu docentowi dać możliwość wykazania już teraz proszę w bardzo pełni, dodam jeden kamyczek. Dlaczego Witos odmówił... Już tych kamyków jest kilka i nie wszystkie są prawidłowo no rzucone, właśnie, nie w ten ogródek. Zaraz, panie docencie, będzie pan je odrzucał z powrotem, ale jeszcze tutaj dodam. Ten gest Witosa w 1918 roku, kiedy Witos rezygnuje z udziału w rządzie Ignacego Daszyńskiego. Tak. Proszę bardzo, oddaję do panu. Bardzo dobrze pan redaktor poruszył to zagadnienie, bo ono mi da okazję do wyjaśnienia pewnej ważnej sprawy. Mianowicie, uważam, że cały ten rząd tworzony był w warunkach dużej improwizacji. To jest powszechnie wiadomo. Jako przykład mogę podać tylko, może to jest interesujące, desygnowany na ministra z wyzwolenia Teofil Kurczak odmówił przyjęcia tego stanowiska, bo tłumaczył się, że obiecał żonie, że wróci wieczorem do domu, do dzieci. Otóż udział Witosa w tym rządzie jest bardzo problematyczny. Witos dowiedział się o tym, że jest ministrem w tym rządzie, z rozplakatowanego programu na ulicach, na murach Lublina, przydzielono mu funkcję ministra aprowizacji. Więc jeden wzgląd ludzki, że politykowi tej miary, jak Witos, przewodniczącemu Polskiej Komisji Likwidacyjnej, przydziela się trzeciorzędny resort. Dodajmy, Polska Komisja Likwidacyjna to była namiastka rządu polskiego na teren Galicji. Był to rząd, bo wówczas powstały takie formacje quasi-rządowe, ale o uprawnieniach rządu. Tak, regionalnych, tak. Druga sprawa. Wszyscy historycy, prawie wszyscy, czynią Witosowi zarzut, że nie chciał wziąć udziału w tym rządzie, ponieważ, jak piszą niektórzy, raził go jakoby zbyt lewicowy czy czerwony charakter tego rządu. Witos sam na ten temat się wypowiedział. Witos się na ten temat wypowiedział, a w dodatku wszyscy historycy się opierają na jednym zdaniu właśnie tego Tuguta, który w swoich wspomnieniach napisał mniej więcej w ten sposób, że Witosa raził zbyt czerwony charakter tego rządu ludowego w Lublinie. Otóż Witos jako polityk dużego kalibru przewidywał, że rząd ten jest bardzo przejściowy. I historia mu przyznała rację. Bardzo szybko. Powtórę. I tu dochodzimy właśnie do tego zagadnienia dość istotnego. Ponieważ Tugut twierdzi, że Witos mógł wejść do rządu pod warunkiem, że także będą w nim uczestniczyć w tym rządzie przedstawiciele endecji lub bliscy jego sercu endekoidalni politycy, to wszyscy historycy powtarzają, że brak endecji spowodował wycofanie się Witosa. Tymczasem Witos argumentował w ten sposób. Trzeba stworzyć rząd nielokalny, o dobrym programie, a ten rząd ludowy poza tym plakatem miał program dość niejasny. Domagał się Witos udziału przedstawicielstwa z Pomorza i Poznańskiego. Wówczas nastąpiłaby integracja terytorialna ziem polskich, a to, że na terenie Pomorza i Poznańskiego najsilniejszą partią, a właściwie jedyną, była Narodowa Demokracja, to już nie jest wina Witosa. Czyli Witos kierował się raczej interesem państwa dla stworzenia rządu reprezentatywnego dla wszystkich dzielnic, żeby zintegrować trójzaborowe dzielnice Polski w jeden organizm państwowy, a nie kierował się aspiracjami lokalnymi. Teraz druga sprawa, którą pan redaktor Sowa poruszył, że Witos był chciwy władzy. Ja odrzucam tę tezę. Jest to teza, którą można postawić każdemu politykowi. Celem każdej partii politycznej i każdego rozsądnego polityka jest przejęcie władzy dla realizowania określonych programów. Ma pan rację, niechęć zdobycia władzy jest grzechem, czy może być inkryminowana, tylko jak się sprawuje władzę jest kwestią, z której wypływają zasługi, bądź oceny pochwalne, bądź oceny krytyczne. Sam Witos nie szczędził krytycznych słów wobec rządu lubelskiego, ale na przykład... Bardzo chyba rzetelny biograf Witosa, Andrzej Zakrzewski, pisze tak, a propos tej jego sympatii czy antypatii wobec lewicy. Lewicy społecznej nigdy nie darzył sympatią. Nawet w latach 30., gdy podjął z nią dialog i współdziałanie, odczuwał wyraźną niechęć do lewicy w ruchu ludowym i robotniczym, a także do radykalnych tendencji w młodzieżowym ruchu chłopskim. Dodałbym zresztą,
że to, że Witos stał się krytykiem rządów sanacyjnych, było też niejako wymuszone rozwojem sytuacji, bo przecież, wracam tu do tego, w tych swoich wywiadach mówi się o tym, że w tym ostatnim, jednym z ostatnich wywiadów dziwił się wręcz, to podobno Konrad Wrzos mu zmienił redakcję tego powiedzenia, dlaczego pan Piłsudski, jeśli ma siłę, nie bierze władzy. Witos sam pisze w swoich pamiętnikach, że wysłał do Piłsudskiego posła Marka, żeby Piłsudski przejął władzę, bo klimat polityczny był tego rodzaju, że tylko Piłsudski mógł rozładować napięcia. Aczkolwiek a Piłsudski wówczas burknął podobno posłowi Markowi, a znali się jeszcze z czasów galicyjskich, że jego polityka nie interesuje, ponieważ miał już przygotowaną koncepcję przewrotu. Ale właśnie, rok 1926, przecież mówi się, że Piłsudski uratował swoim zamachem Polskę przed dyktaturą skrajnej prawicy, coś w tym rodzaju. I z drugiej strony trochę zamach majowy jednak pozwolił Witosowi wejść na ten piedestał i w pewnym sensie stać się jakimś symbolem również na opozycji. Początku, zamach majowy dał mu szansę swobody krytyki. Jeśli się sprawuje władzę, trudno być liberałem i Witos nie był liberałem. Stał się nagle liberałem, krytykiem systemu pomajowego, kiedy był w opozycji, a wiadomo, że sytuacja, zwłaszcza Brześć, chyba tę sprawę wyjaśnił w sposób oczywisty. Mowy o kompromisach z tym rządem nie było. Chodzi mi natomiast o co innego. Przecież Witos, właśnie wspominam tę jego broszurę z 26 roku Czasy i ludzie, wspominam projekty jego konstytucji, wspominam te momenty, w których Witos sam krytykował kształt parlamentaryzmu polskiego, dodajmy kształt parlamentaryzmu koślawego, który stworzył kilkanaście owych rządów do roku 26. Któż może rządzić krajem, gdzie co kilka miesięcy zmieniają się gabinety, ale tym niemniej w zasadzie wyszli obaj i Piłsudski i Witos z podobnych teoretycznych przesłanek w krytyce polskiego parlamentaryzmu. Stało się oczywiście tak, że Piłsudski obalił parlamentaryzm bagnetem. Witos chciał modyfikować parlamentaryzm przy pomocy metod właściwie parlamentarnych. Tak, kto miał rację, Witos czy Piłsudski? Tylko mi nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że obaj zgadzali się na ten sam program. To była jedyna zbieżność między tymi dwoma wybitnymi politykami. Sądzę, że nie jedyna. W tym okresie jedyna. Następnie, kiedy Piłsudski dostał władzę, Witos przyszedł do opozycji, stał się nagle radykałem. Otóż, absolutnie się nie zgadzam z tezą, którą pan tu doktor Osica przedstawia, iż Witos był jak gdyby politykiem wahadłowym pod względem politycznym, że od konserwatyzmu do zbytniego radykalizmu przechodził. Tak zrozumiałem tę tezę. Wydaje mi się, że jest to teza do obrony, a zarzut z gruntu niesłuszny, polegający na tym, że Witos, moim zdaniem, jak każdy pragmatyczny polityk, miał swoje określone koncepcje polityczne i ideologiczne, które stale korygował i dostosowywał do rozwoju wydarzeń. Wcale się nie stał w 26 roku więcej radykalnym niż był w 18 roku. Doświadczenia dyktatury Piłsudskiego w latach 26-30 i dalej doprowadziły Witosa, owszem, do pewnej zmiany poglądu na kwestię zasadniczo społeczno-ustrojową, jaką była reforma rolna. Zarzuca się Witosowi, że nie chciał przydzielić chłopom ziemi. W uproszczeniu, Witos się liczył z realiami, które wówczas istniały w Rzeczpospolitej. Komu miał te ziemię zabierać? Skrajnej prawicy, czyli sojusznikom. Sojusznikom z paktu Lanskorońskiego. Więc bardzo krótko. Pakt Lanskoroński i później przejdę do lat 30. Otóż na podstawie umowy między PSL Piastem, Związkiem Ludowo-Narodowym i Chrześcijańską Demokracją powstał ten rząd, którego jednym z głównych programów była reforma rolna. Rzecz bardzo brzemienna, jeśli chodzi o głód ziemi w dwudziestoleciu. Jest to sprawa znana. Według umowy Lanskorońskiej, notabene ta umowa została zawarta w Warszawie u senatora Zdanowskiego na ulicy Chmielnej, a do Lanskorony panowie pojechali na polowanie, na wypoczynek. Według tego programu Lanskorońskiego rocznie przeznaczano 400 morgów ziemi na parcelację. 400 tysięcy morgów ziemi, czyli 200 tysięcy hektarów przez 10 lat. Gdyby przyjąć, że ta reforma rolna w ten sposób byłaby realizowana, przez 10 lat mogłoby powstać około 500 000 gospodarek chłopskich, mniej więcej 8-morgowych. Czyli ruszono by z miejsca reformę rolną, ponieważ w całym dwudziestoleciu ten problem nie został załatwiony. Czy można zatem Witosa obwiniać, że nie dążył do reformy rolnej, do przemian społeczno-ustrojowych? Powtórzę fakt drugi. W 1932 roku w wywiadzie dla pisma Naprzód, jest to pismo socjalistyczne, które bardzo krytycznie pisało o Witosie w 1926 roku. Jest taki słynny artykuł Emila Heckera, który mniej więcej napisał, że Witosa wyrzuci piekło,
niebo go nie przyjmie za 26 rok, za zamach majowy, który dokonał Piłsudski, a Witos został obalony. Ale tak socjaliści wówczas pisali. W tym wywiadzie w 1932 roku Witos twierdza, że kapitalizm się przeżył i kto tego nie rozumie, ten jest ślepy. I reforma rolna jest koniecznością państwową, społeczną i narodową. Już się wypowiedział. Po czym w 1935 roku program Stronnictwa Ludowego potwierdził tę zasadę. Panie docencie, jeśli można, my tu byśmy brnęli w szczegóły. Oczywiście taka atomizacja problemu. Mnie się wydaje, że problem reformy rolnej to nie jest, szczegół, bo tym to jest... Tym niemniej pozostawmy to, bo równie dobrze można by cytować tu krytyków koncepcji reformy rolnej Witosa. Problem, czy mieli oni rację, czy miał Witos, jest oczywiście dyskusyjny. A generalnie mam wrażenie, że ta legenda Witosa wynika z tego, że był on politykiem konsekwentnie opozycyjnym wobec rządów sanacji, a Brześć, jego czechosłowacka epopeja, tę legendę znakomicie podtrzymały. I myślę, że właśnie ten okres po 26 roku przyćmił jego pamięć, opowiedzmy sobie, jego działalność do roku 26, która dla mnie jako oskarżyciela myślę, że jest źródłem generalnym. Ale czy pan jako oskarżyciel nie może jednak również nie zauważyć strajków chłopskich, których Witos przecież był duchowym przywódcą w momencie ogromnego zagrożenia państwa? To wynika z tego, cośmy mówili. Witos miał przeciwko sobie znaczną część ruchu ludowego. Przez długi okres czasu miał przeciwko sobie znaczną część ruchu ludowego. To znaczy, jeśli mówimy o okresie strajków chłopskich w latach 30., to jesteśmy już na etapie ruchu ludowego zjednoczonego, tak jest, kiedy funkcjonuje Stronnictwo Ludowe. I wewnątrz tego stronnictwa opozycja przeciwko Witosowi nie odgrywa większej roli. Raczej tam była grupa ludzi, którzy wystąpili ze stronnictwa, żeby uzyskać mandaty poselskie w 1935 roku. Maksymilian Malinowski. Malinowski, Wrona, Waleron, Nocznicki, no, później się wycofał. Wcześniej Bojko. Wcześniej. Także jest w 30. latach ruch ludowy jest zintegrowany i Witos właściwie wysuwa się tu na czołową postać przywódcy niekwestionowanego już, mimo później że jest na emigracji. Tak, później tak. W latach 30. on był głównym promotorem strajków chłopskich jako formy walki z sanacją przeciwko narzuconej krajowi antydemokratycznej konstytucji z 1935 roku, przeciwko ordynacji wyborczej, która pozbawiała szerokie masy ludowe udziału w sprawowaniu władzy, bo przecież taka była ordynacja wyborcza. Ale zbojkotowano wybory, czy to nie wystarczyło? I dlatego na wniosek Witosa zbojkotowano wybory do Sejmu. I w 1935 roku już nie ma reprezentacji 3/4 społeczeństwa polskiego, bo tyle mieszkało na wsi, w parlamencie. Ja jako obrońca chciałbym tu jeszcze panu przytoczyć, między innymi, jaka to droga życiowa i polityczna Witosa była do tych stanowisk politycznych. Przecież nie tylko stronnictwa ludowe poza Piastem krytykowały Witosa, ale krytykowała go najczarniejsza prawica, konserwa polityczna i wszystkie elementy, powiedzmy, antychłopskie, bo to tak prawda. Się to wyraża. I dam panom przykład. Główny bard literacki Piłsudczyzny, Juliusz Kaden-Bandrowski, napisał powieść Paszkwil Mateusz Bigda, w której sponiewierał Witosa i w tym całą warstwę chłopską z pozycji oczywiście najczarniejszej prawicy z konserwatyzmu czy czego jeszcze. Ja myślę, że paszkwile nie zasługują na naszą uwagę, nie warto tu się nimi zajmować. To ja jeszcze podam inne przykłady, aby zilustrować, w jakich warunkach politycznych musiał pracować Witos. Otóż gdy Witos odszedł z rządu w 1923 roku w grudniu, to natychmiast rozpoczęła się nagonka w różnych kręgach społecznych na Witosa pod hasłem korupcji i złodziejstwa. I tak. Zarzucano Witosowi w prasie, to już nie plotki kawiarniane, że kupił wielki folwark pod Brzeskiem za 80 tysięcy dolarów przed wojną. Dalej, że swemu zięciowi wykupił w Stanach Zjednoczonych browar za 35 tysięcy dolarów. Trzeci zarzut, że wybudował sobie Witos willę w Zakopanem liczącą 46 pokoi. Żeby zamknąć ten paszkwilancki zarzut o majątkowości Witosa, to chcę przypomnieć, że urodził się w gospodarstwie dwumorgowym, a gdy umierał, no to umarł na własnym gospodarstwie, które liczyło 16 morgów, na co złożył się posag żony i diety Witosa, które otrzymywał jako premier i jako poseł. Nie ulega wątpliwości jednak, że kilka morgów ziemi jednak dokupił. Dokupił. Panie docencie, jeśli można, był doskonałym gospodarzem, tym niemniej zawsze podobno pracował na polu wtedy, kiedy chłopi jeździli na targ, tak by mogli go podziwiać i zobaczyć jako wzorowego gospodarza. Jest to kolejny zarzut wydumany w kawiarniach krakowskich czy warszawskich, ale jeśli już pan docent, który pan doktor mnie tu prowokacyjnie zadaje. Sam był łaskaw podrzucić tego typu zmagla historycznego plotki. Ja dodam jedną poważniejszą sprawę. Otóż oceniał go też jego zdecydowany przeciwnik Cat
Mackiewicz w ten sposób. Witos jest naprawdę genialnym człowiekiem, ale niechęć do książek i zanadto zdrowy rozsądek przeszkodziły mu zostać Talleyrandem naszej polityki wewnętrznej. To już nie jest plotkarskie pomówienie o cokolwiek. Tak, to już jest przyczynek do osobowości. Gdyby Cat Mackiewicz żył, to bym mu polecił rozprawę profesora Hałasińskiego o Witosie, w której rozprawie profesor Hałasiński i profesor Gołębiowski udowodnili, jak Witos był ogromnie oczytany w literaturze. Zresztą można to przeczytać w jego wspomnieniach. Witos był tak oczytany w literaturze pięknej, historycznej, polityczno-prawnej, że dzięki temu uzyskał jakąś ogromną wiedzę i mógł tą swoją funkcję wieloletnią spełnić. Cat Mackiewicz się tu myli, jak nie pierwszy raz zresztą. Dodałbym co innego. On przecież nazywał Ignacego Solarza, twórcę uniwersytetów ludowych w Szydzach i w Gaci, pomylonym apostołem i sam do tego bardzo szlachetnego i chyba zasłużonego ruchu miał stosunek co najmniej krytyczny i na poziomie, powiedziałbym, jakościowym tych zarzutów, które uznaliśmy za zarzuty z Magla. On, kiedy chwalił profesora Michała Bobrzyńskiego, w jednym zdaniu przy pochwale jednego człowieka dał krytykę i to zbyt niezbyt rzeczową dwu innych. Na przykład mówił tak: pan Michał Bobrzyński to nie pusty pyskacz w rodzaju Pudka lub lekkomyślny demagog na wzór Okonia. Otóż pan Witos też posługiwał się tą bronią, którą tu uznaliśmy, że broń zastosowana tego kalibru wobec niego jest paszkwilem i pomówieniem. Pan doktor zacytował tu krańcowe poglądy, których można kopy cytować. Ja natomiast zacytuję może w tej chwili pogląd profesora Konstantego Grzybowskiego, wybitnego prawnika i wybitnego znawcę doktryn politycznych, tak? Człowieka, który należał do konserwatyzmu polskiego, był w BBWR-ze, no ale to jest przeszłość. Otóż Konstanty Grzybowski, którego nic z ruchem ludowym nie łączyło, z Witosem także nie łączyło, napisał mniej więcej tak: tylko z wielkim dziełem Jana Zamoyskiego można porównać dzieło życia Wincentego Witosa. Witos w życie polityczne Polski wszedł i stał się jej symbolem. Ale jak Zamoyski był politykiem klasowym, jednakże Witos umiał wznieść się na stanowisko ponadklasowe w momentach krytycznych, zewnętrznych i wewnętrznych, ale na co dzień był politykiem klasowym. Czy to jest hagiograficzna teza profesora Grzybowskiego? Moim zdaniem jest to teza bardzo sprawiedliwa, obiektywna i nareszcie trafiająca w sedno rzeczy. Z całym szacunkiem dla profesora Grzybowskiego jest to teza klasycznie publicystyczna, bo cokolwiek zawodne mi się wydaje porównanie dwóch polityków wybitnych obu z tak różnych epok. Dalej, Solarza, że krytykował. I miał rację, dlatego że miał pretensje do ruchu młodzieżowego, że zbyt koncentruje się na tak zwanym dumaniu, na rozpatrywaniu jakiegoś panslawizmu, słowiańszczyzny, a nie widzi realiów politycznych i nie bierze się za walkę, pracę. Chciałbym, byśmy pamiętając o zasługach Witosa, pamiętali, że były to zasługi niewyjątkowe, nienadzwyczajne, że był to człowiek, który był wielki na miarę ówczesnych możliwości i czasu, który się również borykał z problemami, który ostatecznie, będąc politykiem i chcąc zdobycia władzy, tę władzę stracił w kategoriach makro. Jeśli pan docent mówił słusznie i zgadzam się, że celem polityka jest zdobycie władzy, że celem polityka jest utrzymanie władzy, to nie zapominajmy o tym, że Witos tę władzę w latach 20. stracił. Stracił na rzecz systemu, którego stał się krytykiem i na krytyce systemu, z którym przegrał, zbudował znaczną część swojej legendy. No to jakie w końcu były zasługi Witosa dla państwa i dla wsi? Wydaje mi się, że jedną z najważniejszych to było to, że Witos doprowadził do unarodowienia chłopa polskiego II Rzeczpospolitej, że wprowadził warstwę chłopską z rozbudzoną świadomością kulturową, polityczną, gospodarczą do życia społecznego kraju i chłopi stali się współtwórcami państwa polskiego. Ja bym uważał, że to jest jego największa zasługa i nieprzemijająca i ona ma do dziś aktualność, a jeśli pan redaktor pozwoli, zacytowałbym jeden wyjątek bardzo krótki z jego pis, a brzmi on następująco. Potęgi państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy geniusz, myślę o Piłsudskim. Uczynić to może cały świadomy swych praw i obowiązków naród. Myślę, że ta maksyma Witosa, ona jest do dziś aktualna.